Witamy bardzo serdecznie ze stadionu Tottenhamu, gdzie dziś czeka nas ciekawy mecz. Ze stanowiska komentatorskiego kłaniają się Jacek Laskowski i Dariusz Szpakowski. Dziś kolejny mecz i kolejni rywale w tym sezonie zmagań Division Rivals. Jacku, zapowiada nam się widowisko. Bardzo się cieszę, że niebawem obejrzymy to spotkanie. Myślę, że o tym meczu będzie się jeszcze długo mówiło. Nici z podania przejął Umtiti. Blisko pole karne, może strzelać. Mamy strzał, czy obejmą prowadzenie? Koniuszka. Mi palców sięga tej piłki. Na ekranach widzimy teraz, w jakim ustawieniu zagrają gospodarze. W bramce oglądać będziemy Thibaut Courtois. W obronie João Cancelo wystąpi razem z Marcelo. Ndombele oraz Felipe Anderson wyjdą na skrzydłach. Linia ofensywna to dzisiaj wysunięty Jamie Vardy. Teraz się piłka okocza. Ma teraz sporo miejsca na skrzydle. Ciekawe, jak to rozwiąże. Vardy. Brawa za to przejęcie w polu karnym. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? No, minął obrońcę. Ma trochę miejsca na strzał. Było blisko, a jednak słupek. Piłka wciąż w grze. Cóż, chyba będzie chciał jak najszybciej zapomnieć o tym uderzeniu. Pełna zgoda. Nie wiem, czy nieczysto trafił głową w piłkę, czy po prostu mu ten strzał nie wyszedł. Jedenastka gości po kolei. Trener postawił wystawić aż czterech napastników i tylko dwóch pomocników. Bardzo ofensywna formacja. Tak, widać, że nie zamierzają bawić się w długie rozgrywanie piłki. Raczej będą szybkimi podaniami od razu przenosić akcję na połowę rywali. Ryzykowne, ale może się udać. Będą szukać teraz okazji do kontry. Spalony! Szkoda tej szansy. No i strata piłki. No, ma miejsce na skrzydle. Na piłkę, co z tego wyniknie? Chyba będzie dośrodkowywał. Felipe Anderson! No, strzał główką, obroniony, pewna interwencja. Powinni szukać innych sposobów. Takimi uderzeniami golkipera nie pokonają. Na piłkę, co teraz zrobi? Aj, no niestety, nie ma gola. Kylian Mbappé. Lukas. Sissoko. Blisko pole karne. No, może teraz centrować. Dogranie na bliższy słupek. Lubi grać na granicy spalonego, ale powinien bardziej uważać. No, może coś z tego będzie. Wciąż ma piłkę, szuka okazji. Jak to wpadnie, będą prowadzić. Courtois na posterunku, piłka dalej w grze. No, fani odetchnęli teraz z ulgą, bo wręcz podali im tę okazję bramkową na tacy. Nie ma gwizdka, gramy dalej. Sędzia uznał, że lepiej będzie zastosować przywilej korzyści. Nie ma wątpliwości, będzie rzut wolny. Szkoda. Za szybko chciał ruszyć do tego podania. Spalony. Tracą piłkę po tym podaniu. No, jak na razie niepowstrzymany. Ładnie się przedarł, co z tego wyniknie. Dobra okazja, ale Courtois kapitalnie broni. Krótko rozegrany rożny. Dembele. Zobaczymy, co teraz zrobi. Rivaldo.
Będzie chyba podawał. No, mamy rzut rożny. Będzie szansa, by wyjść na prowadzenie. Krótko rozegrany róg. Szansa na objęcie prowadzenia. Nie będzie strzału, rywale oddalili zagrożenie od bramki. JJ Okocha. Wargi. Jest szansa na kontratak. Co teraz zrobi? Ma tutaj teraz miejsce. No, takie niewykorzystane okazje mogą się mścić. Ale bramkarz zachował się fantastycznie. Jak to nie wpadło, Darku? Zmarnowali taką sytuację do objęcia prowadzenia w tym meczu. Lionel Messi. Mbappé. Lukas. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Lionel Messi. Mbappé teraz. Bardzo dobry odbiór. Niektórzy piłkarze po zakończeniu kariery nie potrafią rozstać się z piłką i decydują się zostać trenerami. W ten sposób uzyskaliśmy takich wybitnych strategów jak choćby Carlo Ancelotti czy Pep Guardiola. Umiejętność spojrzenia na grę z punktu widzenia piłkarza jest niewątpliwie cenna, przy czym wymaga to na pewno też pewnych dodatkowych predyspozycji. Nie każdy były dobry piłkarz będzie dobrym trenerem. Piłka z narożnika posłana przed linię pola karnego. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Czy będzie prowadzenie? Tak, jest upragnione prowadzenie. Wspaniale to zrobił. Nie ma co się dziwić euforii kibiców. To naprawdę bardzo ważne trafienie w tym meczu. Spójrzmy na powtórkę. Spójrzmy raz jeszcze na tę sytuację, Darku. Cóż, bramkarz chyba niewiele mógł zrobić przy uderzeniu z tak niewielkiej odległości. Rywal znalazł się we właściwym miejscu, we właściwym czasie i tylko dopełnił formalności. Jest 1-0, ale nic jeszcze nie jest rozstrzygnięte. No i strata piłki. Ładnie odbiera piłkę przeciwnikowi. Niestety, strata piłki. Vardy. Ma piłkę. Co teraz zrobi? Świetnie blokuje obrońca. Dobrze teraz odczytał intencję. Przejął piłkę. Lucas Moura. Teraz Felipe Anderson. Uprzedził interwencję bramkarza i zablokował strzał. Lionel Messi. Słuszna decyzja arbitra. Rzut wolny. Piqué. Po pierwszych 45 minutach mamy wynik 1-0. Gwizdek i przed nami drugie 45 minut tego spotkania. Mbappé. Dobrze, w tempo, będzie szansa. Courtois na posterunku, piłka dalej w grze. Vardy. Ciekawe jak to rozwiąże. Piłka trafia w gracza z pola. Bramkarz nie miał większych problemów z tym strzałem. Ależ teraz luka na skrzydle. Messi. Messi przed szansą. Gol! Kolejny do kolekcji. Mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać. Popatrzmy jeszcze raz, ile tutaj przebiegł.
Obrońcy niezdolni byli go zatrzymać. Popis indywidualnych umiejętności zwieńczony bardzo ładnym golem. Takie rajdy nie zdarzają się na co dzień. No i mamy 2-0, ale jak to mówią, piłka wciąż w grze. Vardy przesuwa się z piłką. I piłkę przejmują rywale. Lucas Moura. To może być bramka kontaktowa. Szkoda, że jest spalony. Mielibyśmy bramkę. No i mamy spalonego, a tak niewiele brakowało. Przypomina mi się Filippo Inzaghi, piłkarz, który zawsze grał na granicy spalonych. Dużo celnych podań tego zawodnika, ale to akurat nas nie dziwi. Ma do kogo podać. Vardy. Felipe Anders. Lucas! Pewna interwencja bramkarza wyjaśnia sytuację. Ależ to była okazja. Wciąż nie mogę uwierzyć, że tego nie wykorzystali. Lepszych sytuacji mogą już nie mieć. Rivaldo. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Lionel Messi. Świetnie przeda się przez obronę. Może teraz jest okazja. Broni Courtois, ale piłka wciąż w grze. Na trybunach westchnienie ulgi. Gdyby gospodarze stracili teraz gola, byłoby po meczu. Kibice zagrzewają ich do... Jeśli strzelą, zmniejszą stratę bramkową. Obrona w wielkim stylu Ter Stegena. Ładnie przechwycił piłkę. Luka! Rzutka w pole karne. Znakomicie wypiąstkował teraz piłkę w pole. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Jak on to wybronił? Kibice poderwali się z krzesełek, tymczasem nie ma gola. Vardy, kiepskie to podanie, tracą piłkę. Sissoko. Odważne, ale czyste wejście obrońcy. Mogą teraz zaskoczyć obronę szybkim wyjściem. Karim Benzema. Benzema idzie do przodu. Ma piłkę przy nodze. Do kogo zagra? Sissoko. Felipe Anderson. Sissoko. Ładnie pomyślane. Obaj ruszyli do tej piłki, ale atakujący przeliczył się w tej akcji. Bramkarz zdołał go uprzedzić. I główkuje teraz poza linię boczną. Robert Lewandowski. Odebrał piłkę czysto, ładnie. Vardy. Cudownie teraz Vardy. Przegrywali 2 bramkami, ale to już przeszłość. Jeszcze jeden gol i będzie znowu remis. Nadal nikt nie może być spokojny. Jest 2-1. No, ucieka obrońcy. Jak rozwinie się ta akcja? No, szybko się pozbierali. Znowu są w posiadaniu piłki. Ma sporo możliwości. Uwaga, ma tam trochę miejsca. Dobra okazja, ale Courtois kapitalnie broni. Znowu celne podanie tego zawodnika. Ach, pięknie oszukał obrońcę. Do końca jeszcze 15 minut, o ile sędzia nie przedłuży. Będzie okazja. Znakomicie, będzie szansa. Aj, zmarnowana szansa. Wszystko w tym kontrataku układało się zgodnie z planem, aż do momentu strzału. Ma tam teraz sporo miejsca. Benzema! Świetnie, brawa dla bramkarza.
Wybrali krótki wariant rożnego. Umtiti. Mbappé. Karim Benzema. Sędzia pokazuje grać dalej. To mądra decyzja. Ech, nie poszło to tak, jakby sobie życzył. Strata piłki. Gospodarze wciąż przegrywają jednym golem. Kibice próbują zachęcić ich do walki o wyrównującą bramkę. Mają teraz trochę miejsca. A teraz dobre podanie górą. Ciekawe, jak to rozwiąże. No niestety, nieudany ten kontratak. Powinien grać w pole karne. Wargi! Ter Stegen odbija, jeszcze gramy. Ach, teraz naprawdę niewiele zabrakło. Parę centymetrów i piłka wróciłaby do gry, a wtedy kto wie, jak to by się skończyło, ale też może nie powinien był strzelać z takiego kąta. Przed nami ostatnie 6 minut regulaminowego czasu gry. Felipe Anderson. Sissoko. I ponownie Felipe Anderson. Vardy. Obrońca na posterunku. Mierzona piłka wprost za plecy obrońców. Karim Benzema. Okazja Benzemy. Gol! Karim Benzema! Fantastycznie! Pokazuje, że warto na niego stawiać. Benzema robi to, co umie najlepiej. Zdobywa bramkę. Fantastyczne uderzenie, nie do obrony. Nieraz widzieliśmy pogoń za wynikiem przy dwubramkowej różnicy. Zobaczymy, czy i tym razem jest 3-1. Blisko pole karne, może strzelać. Benzema. Jest zawodnik na czystej pozycji. Gol! Tak jest! Wspaniała postawa zawodników. Widać też tę radość kibiców na trybunach. Should have been making up my mind.